Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. No nie jest to taka statystyka, nie jest to 90%, ale to jest w ogóle bardzo dobry moment na zadanie tego pytania, bo dzisiaj właśnie odpaliłam najnowsze wyniki badania, więc tak zupełnie na świeżo, już chyba się najbardziej na świeżo nie da. Prosiłam Polaków o uszeregowanie inwestycji od tej, która ma największy sens, którą najbardziej chcieliby zrobić, do tej, która ma najmniejszy sens i którą by w ostatniej kolejności wybierali. Konsekwentnie i z miażdżącą przewagą są to nieruchomości. Czy kawalerki? Nie wiem. Natomiast niewątpliwie nieruchomości, ale myślę, że ta kawalerka jest trochę symboliczna i tak naprawdę to chyba nie ma większego znaczenia. Zdecydowanie nadal jest tak, że Polacy postrzegają inwestowanie w nieruchomości jako najbezpieczniejszą opcję, jako w oczywisty sposób zyskowną, jako opcję, która gwarantuje im stały, pasywny dochód i zabezpiecza ich na emeryturę, jako opcję, którą najchętniej polecaliby innym. I jednocześnie jest to całkiem ciekawe, bo najczęściej jest to wskazywana jako opcja polecana również początkującym i bardzo młodym inwestorom. Trochę się zastanawiam, skąd ten bardzo młody inwestor ma wziąć środki na to inwestowanie w nieruchomości, no ale rozumiem, że jest to pokłosie tego właśnie, że jest postrzegane jako bezpieczne i tak dalej. Natomiast to, co jest dość istotne też w postrzeganiu inwestowania w nieruchomości, to jest to, że ono jest bardzo dobrze znane. Znaczy, Polakom się wydaje, że są ekspertami w tym, no bo wydaje się nic prostszego pójść kupić kawalerkę, prawda? Czy pójść kupić mieszkanie. No nie muszę się tego specjalnie znać. Mniej więcej wiem, jakie są dzielnice Warszawy na przykład. Mniej więcej wiem, po ile stoją nieruchomości, robię interes życia albo nie. I w porównaniu z instrumentami finansowymi, które przez Polaków postrzegane są jako trudne, jako niezrozumiałe, bardzo często postrzegane w kategoriach sztucznie zawiłych, żeby ukryć ryzyko, no to te nieruchomości faktycznie jawią się jako takie super rozwiązanie. Ja myślę, że rewolucja jest w tym momencie pojęciem indywidualnym i schodząc ze sceny spotkałam człowieka, który właśnie tak powiedział o naszym panelu, że to było dla niego rewolucyjne, bo dokonał pewnych wglądów w odniesieniu do własnej sytuacji finansowej, jakoś tam zrewidował swój pogląd i powiedział, że się będzie nad tym w domu zastanawiał. No ufam, że tak było, skoro spontanicznie przyszedł. Więc myślę, że pewnie dla niektórych osób na sali to było w jakiś tam sposób rewolucyjne, ale nie w kategoriach zdobycia nowej wiedzy, tylko takiego trochę wglądu w siebie. Mam wrażenie, że to, co dają takie spotkania, to nie tylko twarda wiedza z kategorii o nie wiedziałem, czym są ETF-y, teraz wiem. No, mówiliśmy o ruchu FIRE w trakcie naszego panelu, więc być może ktoś się dowiedział po raz pierwszy. Ale tak naprawdę nie to jest największą wartością. To sobie można znaleźć w internecie. Dla mnie największą wartością takich spotkań jest to, że zwłaszcza młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, mogą się dowiedzieć czegoś, co będzie takim triggerem dla nich do zastanowienia się nad własnymi decyzjami i nad uporządkowaniem trochę swoich planów inwestycyjnych. Myślę, że to jest największa wartość. I to, co w naszym panelu, mam nadzieję, że dobrze wybrzmiało, to taki przekaz, który miał pokazać zgromadzonym, że najważniejsze jest to, żebyś inwestował w zgodzie ze sobą i żebyś rozumiał dobrze, czego potrzebujesz i rozumiał dobrze, w co inwestujesz. Więc jakby trochę wtórne jest to, czy na koniec dnia wylądujesz z portfelem pełnym ETF-ów, obligacji, akcji czy czego innego, czy może będziesz go dywersyfikował. Najważniejsze jest to, żebyś inwestował tak, jak tobie jest okej. Po pierwsze, trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli chodzi o młodych dorosłych, to niespełna 7% świadomie i celowo szuka informacji inwestycyjnych. Ponad 40% szuka i nie szuka ich celowo, ale jeżeli coś ciekawego usłyszy, to stara się pogłębić temat. I wreszcie ostatnie nieco ponad 40% to są osoby, które słyszą tyle, co im przez przypadek wpadnie. Zwykle są to lidy prasowe, zasłyszane jedno zdanie w radiu, nie wiem, gdzieś przerzucając między kanałami telewizyjnymi ktoś coś powie, ktoś coś powiedział w autobusie, etc. No i teraz trochę naokoło odpowiadając na twoje pytanie. Przemożny wpływ mają media, bo tak znakomita większość młodych ludzi czerpie stąd. I zarówno z profesjonalnych mediów zajmujących się dokładnie tym tematem, jak i zupełnie randomowego przekazu, który pojawia się i w mediach, i w social mediach. A zatem no to jest coś, co jest nie do przecenienia. W takich wprost formułowanych deklaracjach Polacy mówią, że najbardziej na świecie polegam na swoich, poza sobą, bo to jest w ogóle pierwszy wybór, bo jesteśmy zawsze najmądrzejsi, ale poza sobą najbardziej polegam na znajomych i przyjaciołach. Najmłodsze pokolenie dorzuca do tego w trzecim kroku informacje w social mediach i na czwartym miejscu doradców finansowych. Trochę starsze pokolenie odwraca dwa ostatnie punkty. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zwróćmy uwagę, jeżeli zakładamy, a badania na to wskazują dość konsekwentnie, że wiedza Polaków inwestycyjna no nie jest imponująca. Co więcej, wydaje nam się, że wiemy więcej niż wiemy, a i tak oceniamy się nisko,
więc rzeczywistość jest jeszcze niżej. No to i brutalna rzeczywistość też jest taka, że zazwyczaj otaczamy się ludźmi jakoś podobnymi do siebie. A zatem jeżeli mi brakuje wiedzy, a wzoruję się przede wszystkim na wiedzy moich znajomych i rodziny, to jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że ich wiedza jest na podobnym poziomie. To generalnie powoduje, że mam taki rozjazd, robi nasz taki rozkład dwumodalny. Tak, z jednej strony mamy tych, którzy wiedzieli niewiele, więc wiedzą jeszcze mniej, bo się wzorują na informacjach z nie najlepszych źródeł. Z drugiej strony mamy tych, którzy wiedzieli dużo, ale się poradzili znajomych, którzy również wiedzieli dużo, no to teraz wiedzą bardzo dużo. No więc niestety jest tak, że młodzi ludzie czerpią z przypadkowych informacji, z przypadkowych źródeł i z osób, które wiedzą niewiele więcej niż one. Nie, oczywiście nie tylko i nie chciałam tego generalizować tak, że każdy młody człowiek w taki sposób zdobywa wiedzę, ale w przeważającej części tak. Jest takie pytanie, które ci odpowiem zupełnie nie wprost, bo bardzo nic na nie w ten sposób odpowiadać. Dlatego, że w moim głębokim przekonaniu jest tak, że nie powinniśmy zaczynać szukać wiedzy na zewnątrz, tylko zacząć jej szukać w środku. Zanim zaczniemy cokolwiek robić, zrozummy siebie, swoje potrzeby, swoje oczekiwania, swoje możliwości finansowe. Dobrze zrozummy, na co jesteśmy gotowi w kontekście inwestowania. I to jest dla mnie punkt wyjścia. Zatem gdzie szukać wiedzy? W tych wszystkich mądrych źródłach, które mówią poznaj siebie. Wejdźcie sobie na strony, które dotyczą planowania finansowego, robienia własnego budżetu domowego, które pozwalają dokonać analizy swojej sytuacji finansowej, które pozwalają nam zasymulować różne warianty naszej sytuacji finansowej w zależności, jak coś nam się w życiu wydarzy. I dopiero wtedy zaczniemy myśleć o inwestowaniu. Drugim krokiem dla mnie jest zdobywanie podstawowej wiedzy, tak żebym ja rozumiała, w co inwestuję. No bo nawet jeżeli ja uznam, że chciałabym mieć, nie wiem, bezpieczny instrument finansowy na 4 lata i jeszcze ze 3 inne warunki brzegowe, to jeżeli ja nie rozumiem dobrze instrumentów finansowych, które są dostępne, no to wybiorę najlepsze z tego, co zrozumiem. A zatem drugim krokiem niech będzie rozpoznanie instrumentów finansowych. Sięgałabym po strony instytucji finansowych, sięgałabym po strony dobrych polskich edukatorów finansowych, natomiast niech to nie będzie random, niech to nie będzie ktokolwiek, kto wrzucił na YouTubie czy TikToku dwa filmiki, bo naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy. Młodzi ludzie chcą poświęcić mało czasu, a dużo wiedzy zdobyć. No i teraz oczywiście niezwykle kuszące są filmiki YouTube czy zmontowane na TikToku, natomiast one dają niezwykle wyrywkową wiedzę, z której nam zostaje jakaś jedna myśl, nie zawsze najważniejsza i nie zawsze do końca prawdziwa, a co więcej, przy tak krótkiej formie często musimy się borykać z wieloznacznością. A zatem okazuje się, że my sobie dobudowujemy pewne rzeczy do treści, która została nam przekazana, niekoniecznie zgodnie z intencją. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.